Andrzej Wasilewski. Andrzej, zaczniemy rozmowę od tego, co przed nami. Przed nami wielka walka największej gwiazdy teraz boksu zawodowego, czyli Saula Canelo Alvareza z Dimitrim Bivołem. Powiedz, jak ty odbierasz pojedynek, jak ty patrzysz na taki pojedynek, no i czego się spodziewasz sportowo? A przede wszystkim trzeba powiedzieć, że boks jest dyscypliną, której ciężko powiedzieć, kto jest największy. I myślę, że wielu kibiców powie, że ostatnia walka Tysona Fury z White'em pokazała, że Tyson Fury jest dzisiaj największą gwiazdą boksu i ktoś nie powie, że Saul Canelo Alvarez. Natomiast prawda jest taka, że chyba każdego kibica boksu cieszy, że w tej chwili dosyć regularnie odbywają się takie imprezy, które gromadzą minimum kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Były lata, gdzie to było, można było tylko wspominać takie czasy, a teraz coraz częściej takie walki się zdarzają. I tutaj przypomnę kiedyś moje słowa, jakieś dyskusje internetowe z kibicami, z ekspertami boksu na ten temat, że Eddie Hearn będzie oszczędzał swoich zawodników i tak dalej. Ja mówiłem, że jeżeli Eddie Hearn osiągnie tak ogromną siłę jako promotor, to moim zdaniem będzie co jakiś czas doprowadzał do ogromnych pojedynków i bardzo się cieszę, że akurat tym razem miałem rację, bo jego jakby dominacja w niektórych kategoriach wagowych powoduje, że z punktu widzenia biznesu sportowego pod każdym względem, poczynając od satysfakcji organizatora, promotora, po obszar, że tak powiem, biznesowy, finansowy, naprawdę dużo przyjemniej się organizuje wielkie walki, czy większe walki od dużej ilości mniejszych gal, które no, mniej jakoś dają satysfakcji, a także i czasami pieniędzy, czy najczęściej pieniędzy. I w związku z tym no, cieszę się, że akurat tym razem mi się zdarzyło nie pomylić. I wygląda na to, że kibice będą takich uczt wielkich sportowych, bokserskich, będą dostawali coraz więcej. Canelo Bivol. No, ja osobiście bardzo lubię Canelo jako pięściarza. Oczywiście rozumiem słowa krytyki, że kilka razy były różne sytuacje w jego karierze. Część kontrowersyjnych, choćby dopingi, unieważnianie tych dopingów i tak dalej, to jest oczywiste. Natomiast jako pięściarza w ringu bardzo go cenię, bardzo go lubię i myślę, że to może być fajna walka. Bivol jest kawał pięściarza. Znowu kolejne kontrowersje, no bo obywatelstwo rosyjskie, kolejny raz temat do dyskusji, czy powinna ta walka być, czy nie być. Wiele rzeczy dookoła tej walki, natomiast na końcu myślę, że fantastyczny pojedynek. Ale myślę, że te kwestie polityczne i polityczne w zasadzie to w boksie zawodowym schodzą na drugi plan, bo tak jak mieliśmy teraz z Bivołem tę sytuację, tak? Zaraz będzie pewnie Eddie Hearn organizował walkę Joshua Usyk w Arabii Saudyjskiej. To też jest wokół tego mnóstwo kontrowersji, nie? To prawda, natomiast ja mimo wszystko staram się w sporcie doszukiwać się sportu. I to jest strasznie trudna sytuacja. Ja oczywiście nie znam oficjalnej tej argumentacji, dlaczego Bivol mimo powszechnych akcji, nazwijmy to w skrócie antyrosyjskich, tą walkę dostał i będzie otoczył. Natomiast myślę, że argumentów było wiele, dlatego że po pierwsze Bivol z tego co kojarzę od kilku ładnych lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, chyba ma nawet obywatelstwo już amerykańskie. Urodził się także poza Rosją. No, czy to są argumenty wystarczające? I mnie oceniać, no ale jakieś tam ewidentnie są, choć jak napisałem na Twitterze, jeszcze bardziej będę oczywiście trzymał kciuki za Canelo. No ale na przykład twój zawodnik, czyli Łukasz Różański, skorzystał na tym, że Jewgeni Romanow wyleciał z rankingu. Znaczy nie wyleciał, ale nie może przystąpić do walki o pas. Tak mi się wydaje, to tak? To znaczy... Czy tam była inna sytuacja? Tak to wygląda zewnętrznie, nie znam szczegółów. Natomiast jest kilku... O tym rosyjskim pięściarstwie się wydarzyło kilka dziwnych rzeczy. Od jakichś takich dziwnych sytuacji, jak na przykład zakończenie kariery Drozda na przykład nieoczekiwane zupełnie, po dziwne przerwy w karierze Papina. Nie wiem, niektórzy twierdzą, że jest kwestia dopingu, nie do źle dobrania dopingu. No różne chodzą plotki, no nazwijmy to, że są plotki, a nie jakieś informacje poważne, ale coś w tym może jest, że ci rosyjscy pięściarze co jakiś czas mają przerwy, co jakiś czas znikają, a potem wracają. Nie wiem, czy z Romanowym też tak nie było. No, kiedyś pamiętam opowieści, że z Floydem Mayweatherem było tak samo i teraz z Canelo oni walczą dwa razy w roku, tak? Tradycyjne są daty, czyli maj i wrzesień. No to oczywiście takie mongolskie teorie, ale tak się... Ale rzeczywiście też takie informacje słyszałem i niewykluczone, że coś w tym oczywiście może być, no. Mhm.
Ale Andrzej, chyba cię cieszy, tak, jako promotora boksu, to, że, no bo zobacz, mówi się cały czas, że boks umiera, że, no zwłaszcza w Polsce, tak, że MMA wypiera boks, natomiast jak patrzymy na ten rynek światowy, no to w zasadzie te wielkie eventy są tylko eventy bokserskie, tylko i wyłącznie. To znaczy, ja nie mam satysfakcji z tego, że inna dyscyplina jest wszystkie jest miejsce. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne w relacjach UFC w Ameryce, a niż w całej po prostu Polsce, to jest taka, że środowiska MMA trochę i słusznie jest ze swojego punktu widzenia. Mówię o fachowcach, ekspertach, a nie o kibicach, którzy są umiejętnie, że tak powiem, bombardowani pewnymi argumentami, informacjami. Mianowicie wykorzystywanie pewnej szarości w boksie. No jest bardzo dużo tej szarości, jest dużo miejsc, do których się można doczepić, do werdyktów czasami, do tego, kto z kim walczy. I UFC, że tak powiem, sobie wziął na celownik te wady bokserskie w Ameryce, no a w Polsce rzeczywiście no, pierwsi protoplaści MMA, czyli koledzy z KSW, absolutnie naśladując ten trend amerykański, bardzo mocno i agresywnie o boksie się wypowiadali. I to tak i stworzyli pewien trend. I tak jak mówię, rozumiem, bo argumentów rzeczywiście wiele jest. Natomiast no, nie oszukujmy się, że był moment, kiedy wydawało się na świecie, że rzeczywiście MMA jest na drodze do jeszcze większego rozwoju. W tej chwili widać wyraźnie, że i po budżetach, i po ilości eventów tych dużych, poważnych, że to jest no, zupełnie jakby inna półka. I tak jak mówię, nie daje mi to żadnej satysfakcji, bo dla mnie MMA to jest taka konkurencja, dyscyplina jak wiele, wiele innych sportowych, tak? To oni nas atakowali i atakują, czy w Polsce, bo na świecie już chyba nie. Zresztą nie oszukujmy się, Dana White już kilkakrotnie przymierzał się do tego, żeby wyjść w boks. I kilkakrotnie był przełapany na różnych galach bokserskich, oglądaniu boksu, a nie w tym czasie innych gal MMA. No, boks coś sobie ma, tak. Boks, można powiedzieć, brzydko był, jest i będzie. A inne dyscypliny też były, są i daj Panie Boże, żeby były. Natomiast, no, ja myślę, że zestawienie budżetów rocznych wydawanych pieniędzy przez telewizję na boksa, na inne sporty walki, to jest w ogóle przygniatająca różnica, więc bez żadnej złośliwości, bez żadnej satysfakcji, no inna skala i tak MMA się rozwinęło, myślę, że bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo ciekawie. Projekt UFC jest doskonale zorganizowany, projekt KSW był doskonale zorganizowany, dalej jest świetnie produkowany, natomiast w Polsce myślę, że różnica między UFC w skali świata a KSW w Polsce jest taka, że no KSW jednak był wbudowany na Mariuszu Pudzianowskim, moim zdaniem, tak? Gdyby nie Mariusz Pudzianowski, to MMA pewnie do dzisiaj by się odbywały w Polsce w jakichś małych salkach i tak dalej. To na Mariuszu Pudzianowskim, na Przemku Salecie, na Marcinie Najmanie te pierwsze wielkie, że tak powiem, imprezy KSW były budowane z rekordami oglądalności i było to doskonale wykorzystane przez włodarzy, jak to się ładnie dzisiaj mówi, KSW. I zrobili z tego świetny projekt. Natomiast przyszedł czas taki, że kibice Pudziana z lat, mieli lat powiedzmy 15 czy 18, dzisiaj już mają 30 parę, no i zaczęli widzieć, że to nie jest wielki wojownik w sportach MMA. Teraz pytanie, jaka część z nich się przerzuci na zawodników, być może dużo lepszych w swojej sporcie, jeśli chodzi o kurs sportowy, ale dużo mniej rozpoznawalny. Byłem przez chwilę na ostatniej gali KSW, świetnie zorganizowana produkcja, wzorcowa zupełnie. Pewnie obrazek w telewizji także, natomiast no, w małej salce w studiu telewizyjnym, mimo że nie ma pandemii, ta gala teoretycznie mogłaby być zorganizowana w hali, do której przyszło kilka tysięcy ludzi. Zakładam, że organizatorzy świetnie wiedzieli, że na tą galę by ci kibice nie przyszli i chcą utrzymywać jakby ciśnienie, stanie, utrzymywać jakość brandu. Akurat tą imprezę zrobili w studiu kameralnym i tak dalej, a pewnie jak będą następne gale z udziałem, nie wiem, Pudzianowskiego, czegoś innego, też dużego nazwiska, to będą znowu robić w dużych obiektach. To są po prostu top profesjonaliści i czują to, czują kibiców i nie rozmywają błędu, że tak powiem. Dzisiaj, Andrzej, nie wiem, czy wiesz, to kilkaset czy kilka tysięcy biletów to się sprzedaje na konferencje prasowe przed galami typu Fame MMA albo High League. Tak to wygląda. No to jest, i to też jest w zasadzie to też jest to następstwo jest tego, co KSW robiło na początku, wydaje mi się. Nie? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ja byłem zaskoczony, jak KSW powstawało, jak, mówiąc kolokwialnie, żarło, jak rzeczywiście bilety się sprzedawały, jakie było zainteresowanie, jakie gwiazdy, część może się domyślać, że zaproszone, część może z innych powodów siedziała w pierwszym rzędzie i dziesiątki wywiadów udzielały, jakie są pod wielkim wrażeniem. No, świetnie zorganizowany biznes i naprawdę chylę czoła. Mega profesjonaliści. Natomiast okazuje się, że
następne pokolenia młodych kibiców, już jeszcze bardziej siedzących w internecie, poszukują i chcą mieć jeszcze większe emocje, a te jeszcze większe emocje ciężko szukać w wyższym poziomie sportowym, bo to jest dla koneserów. W związku z powyższym znajdują się kolejni organizatorzy, którzy no, idą jakby w tych kontrowersjach teraz dalej. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na przykład Fame MMA, rozmawiałem z jednym z właścicieli, to się okazało, że zaczęli od czego zaczęli, ale w tej chwili chcą iść w stronę sportu. I tu jest taka ciekawostka, że się może okazać, że to Fame jest takim troszkę no, ktoś, kto przejmie rynek, ten, który kiedyś miał KSW. Następne pokolenia, dla których pan, no nie wiem, Materla, pan nawet Pudzianowski, pan Halidow i paru jeszcze innych znanych bardzo polskich zawodników wytworzonych, wykreowanych, wyprodukowanych przez KSW, już nie są dla nich tacy ciekawi. Wolą jakieś no, prostackie pyskówki, wolą jakieś awantury, tworzą się jakieś fan kluby postaci bardzo kontrowersyjnych, ojciec z synem, już nie pamiętam jak się Murańscy się chyba nazywają i wielu innych. I nagle się okazuje, że podejrzewam, że to są w większości nastolatkowie, są bardziej tym zainteresowani niż tym, co kiedyś wydawało się kontrowersyjne, czyli KSW. Świat idzie w kierunku coraz większych kontrowersji i szczerze mówiąc, mnie jako 50-latka się to kompletnie nie podoba, no ale oczywiście wpływ mam na, ten, na to żaden. Yo, we cantar esta canción, yo we cantar esta canción para mi gente.